Siostra Karola Wojtyły, Olga Wojtyłówna, urodziła się i zmarła tego samego dnia, 7 lipca 1916 roku, ustalił ponad wszelką wątpliwość dziennikarz Katolickiej Agencji Informacyjnej Grzegorz Polak, popularyzator nauczania Jana Pawła II. Dane te udokumentowane są w dwóch wiarygodnych źródłach, niezauważonych dotąd przez biografów papieskich. W wyniku ustaleń dziennikarza wiadomo, że siostra papieża urodziła się w Białej, a na drugie imię miała Maria. Żadne opracowanie o Janie Pawle II nie podaje dat urodzin i śmierci jego siostry. Nie znał ich sam Ojciec Święty, który w testamencie wspominał o siostrze zmarłej przed jego urodzeniem i, jak głosi fama, przez swoich współpracowników usiłował te dane ustalić. W dotychczasowych opracowaniach o Janie Pawle II jako datę urodzin i śmierci jego siostry podawano rok 1914, a jako miejsce urodzenia Kraków. Przyjmowano, że żyła kilka tygodni. Nieznane też było jej drugie imię, podkreśla wagę odkrycia Grzegorz Polak. Do odkrycia doszło podczas rutynowych prac zespołu scenariuszowego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, powstającego przy Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie. Przy bliższym przyjrzeniu się dokumentowi okazało się, że obok dat urodzin i śmierci w rubryce oznaczonej klamrą znajdowała się adnotacja, z której wynikało, że Karol Wojtyła senior przedłożył swojej jednostce dokument dotyczący córki Olgi Marii, wydany przez katolicką parafię w Białej. Wszystko wskazywało na to, że daty te odnoszą się do siostry papieża. Postawieniem kropki nad i było sprawdzenie danych w kancelarii parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Bielsku Białej, dawnej Białej, rodzinnej parafii ojca Karola Wojtyły. Dziennikarz Kai stwierdził osobiście, że w Liber Mortuorum, księdze zmarłych pod datą 7 lipca 1916 roku, widnieje zapis, że tego dnia zmarła Olga Maria Wojtyła, córka Karola i Emilii. Siostra papieża żyła zaledwie 16 godzin. Pogrzeb dziewczynki odbył się dwa dni później, 9 lipca. Jednak w dokumentach parafialnych nie ma żadnych śladów stwierdzających, że została pochowana na bialskim cmentarzu, gdzie spoczywają dziadkowie papieża ze strony ojca. Zapisów księdza dokonał prawdopodobnie ksiądz Władysław Mączyński. Olgi Marii Wojtyłówny nie zdążył ochrzcić ksiądz. Być może uczynili to rodzice.